Zastanówmy się, jak obliczać objętość prostopadłościanu. Na rysunku mamy przedstawiony pewien prostopadłościan. Zapiszmy jego wymiary. Wzdłuż tej krawędzi widzimy trzy sześciany jednostkowe, a więc możemy przyjąć na przykład, że długość tej krawędzi ma 3 cm. Wzdłuż tej krawędzi widzimy dwa sześciany jednostkowe, czyli napiszemy na przykład, że B równa się 2 cm. I wzdłuż wysokości widzimy 4 sześciany jednostkowe. Napiszemy więc, że długość tej krawędzi to 4 cm. Teraz zastanowimy się, jak obliczyć najszybciej ilość wszystkich sześcianów jednostkowych w tym naszym prostopadłościanie. Zacznijmy od obliczenia liczby tych sześcianów w jednej warstwie. Tutaj widzimy, że tak jak już napisaliśmy, znajdują się trzy sześciany jednostkowe, a na szerokość dwa takie sześciany. Tak więc w jednej warstwie możemy powiedzieć, że będzie 3 razy 2, czyli 6 takich sześcianów jednostkowych. I rzeczywiście u góry widzimy 6 takich kostek. A więc tutaj znajduje się 6 sześcianów jednostkowych w jednej warstwie. Oczywiście w drugiej warstwie poniżej też będzie 6 takich kostek. Niżej kolejne 6 i na samym dole ponownie 6 kostek. Liczba 6 powtórzy się więc 4 razy, a 6 razy 4 to 24. Czyli można powiedzieć, że w tym prostopadłościanie zmieszczą się 24 sześciany jednostkowe. Jak to zapisać w postaci działania? Napiszemy tak. V równa się. I powtórzymy tu 3. Napiszmy może 3 cm razy szerokość, czyli 2 cm i razy wysokość, czyli 4 cm. I tak jak poprzednio, liczymy najpierw 3 razy 2 to 6, co oznacza liczbę sześcianów w jednej warstwie, a 6 razy 4 to 24, czyli liczba sześcianów we wszystkich czterech warstwach. Tak więc otrzymujemy, że objętość naszego prostopadłościanu wynosi 24 cm sześcienne. Tyle sześcianów jednostkowych zmieści się w takim prostopadłościanie. Dziękuję.